Zanim przejdę do głównego wątku, w tym tygodniu chciałem zrobić sobie przerwę od toksycznych tematów, grając i recenzując jakąś ciekawą majową nowość. Tak trafiłem na Population Zero i tutaj muszę podkreślić mój ogromny szacunek do deweloperów, bo mało kto zdałby się na taką szczerość. W dniu premiery gra wystartowała z poziomem 3000 graczy, ale stopniowo zbliża się do swojej tytułowej wartości. Gra jest absolutnie wspaniała i ma tylko jeden błąd. Po słowie Population powinien być dwukropek. Proszę, naprawiłem to za was. I to tyle. Ekspresowa recenzja z mojej 45-minutowej rozgrywki. O nie, nie mogę tego tak zostawić. Widzicie to? PC Gamer. Wspaniała, w sensie piękna, gra survivalowa. Mam taką prośbę do newsowych outletów. Czy recenzję może pisać osoba, która nie siedzi pierwszy raz przy komputerze i w jakikolwiek sposób może udowodnić, że jest człowiekiem? Bo mam dość recenzji pisanych przez czyjegoś żółwia. 5 lat temu powstał tytuł o nazwie Graf. Miał prostą, lecz bardzo ładną muzykę, kolorowy świat jak w No Man's Sky, a także całkiem przyciągający system budowania. Gdyby gatunek survivalowych MMO przyrównać do wyścigów hartów, to Graf byłby ślepym na jedno oko, pozbawionym ogona, jednonożnym chihuahua. Jakimś cudem ktoś, widząc tego biednego zwierzaka, postanowił wystawić swojego, w jeszcze gorszym stanie. To nie jest zjazd na byle czym, a Early Access to nie wysypisko śmieci. Tak czy inaczej, żeby nie było, że tylko hejtuję, gierka ma całkiem ciekawy rogalikowy motyw, gdzie cykl życia serwera to 7 dni, a nasz bohater po każdym kolejnym cyklu staje się silniejszy. Również zgony dają postaci pewne bonusy. Niestety poza tym, że to ciekawa koncepcja na papierze, gra jest toporna, niezoptymalizowana i strasznie oczojebliwa. Mimo tego, że postać rusza się jakby była z plasteliny, cały czas liczyłem na to, że to jakieś nowe artystyczne podejście i w końcu się rozkręci. Jednak w momencie, gdy doszedłem do NPC-a, który kazał mi robić dodatkowe kilometry, praktycznie do miejsca, z którego przyszedłem, i nazbierać 10 sztuk jakiegoś krapu i mu to jeszcze przynieść z powrotem, to już był bardzo silny i ostateczny impuls, aby opuścić grę. W skrócie, nie polecam. Lepiej zająć się czymś innym, przyjemniejszym. I tutaj wracamy do właściwego tematu, bo w końcu wszyscy dobrze wiemy, jak trudno jest oderwać się od ulubionego zajęcia. Czy to jest syndrom jeszcze jednej tury, czy też jeszcze jednego kuksańca wymierzonego Toddowi? Gdy sami nie powiemy sobie dość, zabawa może tak ciągnąć się do samego rana. Tak jak każdy, lubię poznęcać się nad Bethesdą, bo ta firma sama daje nam do tego powody. To tak jakby na apokalipsę zombie ze wszystkich możliwych przedmiotów wybrali sobie gwizdek. Todd Howard, Pete Hines i reszta wesołej gromady muszą sekretnie uwielbiać to regularne szczotkowanie, bo za każdym razem odkrywają nową, zupełnie nieznaną graczom warstwę cebuli. Tym bardziej trudno się dziwić, że gdy pod koniec kwietnia Mick Gordon odpowiedział takim tweetem, rzuciliśmy się po swoje kosy i pochodnie, by kolejny raz spuścić łomot Bethesdzie. Kompozytor bronił się przed jednym z użytkowników, który zauważył znaczne różnice w kompresji audio między soundtrackiem z Dooma 2016 a Doomem Eternal. Mick napisał, że on tych ścieżek nie miksował i by tego tak nie zrobił, a oficjalny soundtrack zawierał tylko kilka zmiksowanych przez niego utworów. Problem polega na tym, że gdy ścieżka dźwiękowa jest równa, wszystkie instrumenty są ze sobą zbite, a to bardzo wkurza wszystkich audiofili. I w sumie nie tylko ich. W wielu grach ścieżka dźwiękowa jest równie ważna co grafika, gameplay i dobrze napisany scenariusz. Często jest niezauważalna, ale to ona sięga po nasze emocje, sprawiając, że pewne elementy z rozgrywki tak dobrze zapadają nam w pamięć. Doom jest takim tytułem, w którym muzyka odgrywa ważną rolę i dosłownie w każdej recenzji było to podkreślane. Fani nie ukrywali swojego niezadowolenia, a kolejne wypowiedzi kompozytora tylko bardziej zaogniły sytuację. W jednym z wpisów komentując utwór Mick powiedział, że miksowaniem zajęła się osoba z marketingu, która nie zna się na muzyce. Podobno też w rozmowie na Instagramie napisał, że wątpi, by kiedykolwiek pracował przy Doomie. Pewnie dotyczyło to id Software, choć może i całej Bethesdy, trudno powiedzieć. Fani byli wyjątkowo źli, a prasa zaczęła podłapywać ten temat. I choć Mick Gordon sam osobiście nie podburzał nikogo do bojkotu czy hejtowania pracownika, który był odpowiedzialny za soundtrack, to jego działanie przypominało przechodnia, który zaczepił grupkę ludzi w białych kapturach, by wskazać im mieszkanie najbliższego czarnoskórego sąsiada. Reddit i Twitter zawrzał, pojawiły się petycje i sporo cierpkich słów kierowanych w stronę dewelopera i wydawcy. Sam news był umiarkowanie ciekawy, szczególnie, że nikogo już nie dziwią porażki Bethesdy. Zmieniło się to jednak w tym tygodniu, gdy głos zabrał executive producer Marty Stratton, publikując list otwarty do społeczności Dooma. Tam odniósł się do współpracy z kompozytorem, jego prób odcięcia się od soundtracka, a także wypowiedzi, że już nie będzie współpracować z id Software. Przede wszystkim jednak Stratton chciał stanąć w obronie pracowników, którzy spotkali się z personalnymi atakami niezadowolonych fanatyków. Z jednej strony jak najbardziej, przysługuje nam prawo do krytyki, obrzucania błotem i bojkotowania firm i autorów, jeśli coś nam się nie podoba. Jednak nękanie czy groźby to linia, której nigdy nie powinniśmy przekraczać. Szczególnie, że media zrobią z nas szaleńców, którzy uciekli sprzed monitora i teraz mylą rzeczywistość z fikcją. Przerabialiśmy już to tyle razy, że nikogo taki scenariusz nie powinien dziwić. Wracając do listu, Stratton podkreślił, że plany dalszej współpracy aż do teraz nie były omawiane z kompozytorem. Za to w kwestii twórczej nie miał żadnych ograniczeń, co przekładało się na oszołamiające rezultaty. Tak, Marty przygotował bardzo dobry tekst, w którym poza przedstawieniem swojej wersji wydarzeń głównie chwalił Micka za jego osiągnięcia. W lutym id Software i Mick Gordon doszli do porozumienia, że na początku marca kompozytor dostarczy im minimum 12 utworów, które będą wchodzić w skład soundtracka dostępnego w wersji kolekcjonerskiej. Za wyrobienie się w terminie kompozytor miał dostać również premię. Firma dała mu również całkowitą swobodę w doborze utworów. Czyli prawie jak Commander Shepard, minus galaktyczna przygoda, no i superstatek i seksowna Asari. Nieważne. Pod koniec lutego artysta poprosił o więcej czasu, a dokładnie 4 tygodnie, aby mógł przygotować ścieżki z gry, a także przerobić więcej utworów. Deweloper się zgodził, rozszerzając termin do 6 tygodni, a także zachowując jego bonus za wykonanie pracy w nowym terminie. Chyba wszyscy wiemy, gdzie ta historia zmierza, tylko w tym przypadku Mick nie mógł się wykręcić, że jego pies zjadł mu pracę. Gdy nastał kwiecień, Stratton zwrócił się do Chada, głównego audiodesignera, aby przygotował plan zapasowy na wypadek, gdyby Mick się nie wyrobił w czasie. I tutaj pojawia się wyjaśnienie, dlaczego ścieżki tak się różnią. Te, które są bardziej zbite, przeznaczone są do gry, takie dostarczał kompozytor. Z kolei inaczej miksowane były do soundtracka. id Software nie miało dostępu do roboczych utworów Micka Gordona, a jedynie do gotowych, przygotowanych przez niego kawałków. Na początku kwietnia pojawiła się kolejna wymiana wiadomości i pewien zwrot akcji, który do tej pory nie był znany. Kompozytor sam zaproponował, żeby połączyć siły z Chadem, by stworzyć lepszy soundtrack. Co więcej, bliżej deadline'u Mick twardo trzymał się wersji, że kontrakt wymagał od niego tylko 12 utworów i resztę mogą skompletować sami. id Software dodatkowo zaczął gonić czas, ponieważ niedostarczenie pełnego produktu mogło być argumentem do jego zwrotu, a to z kolei wiązało się ze stratami finansowymi. Co gorsza, Mick nie wyrobił się na czas nawet z 12 utworami. Z 9, które przesłał, 8 było ambientem i według Strattona nijak oddawało charakter Dooma. No jak, nie wiem jak tobie, ale dźwięk świerszczy i szumiącego wodospadu zawsze kojarzy mi się z krwawą masakrą na demonach. Kompozytor obiecał pozostałe utwory dosłać, poza tym równolegle miał też wgląd do pracy Chada, więc zawartość OST nie powinna być dla niego zaskoczeniem. A jednak, gdy ponownie Gordon rozmawiał ze Strattonem, dziwił się, że zebrało się aż 59 utworów. Nie był zadowolony z ich doboru ani wykonania. Dodatkowo miał uwagi, że w plikach Chad zapisany jest jako współkompozytor, mimo że taki zabieg doskonale pozwala poznać, które kawałki były zmiksowane tylko przez niego. Poza tym w każdym innym miejscu prezentowany był jako jedyny autor utworów. Kończąc swój list, Stratton podkreślił znaczenie utworów Micka Gordona, wychwalał je, ale też wspomniał, że przy nadchodzącym DLC nie będą już z nim współpracować, skupiając się na innych talentach w branży. Tak więc życzenia Gordona o prawdopodobnym końcu współpracy zamieniły się w definitywny koniec ze strony id Software. Nie po raz pierwszy artysta wymaga specjalnego traktowania i nie bez powodu mówią też, żeby nigdy nie spotykać swoich idoli, a już na pewno jeśli jesteś fanem horrorów. Wydaje się, że Mick trochę przygwiazdorzył w tej sytuacji. Próbując na siłę odciąć się od soundtracka i sugerując, że on jest tym poszkodowanym, wywołał dyskusję, w której to on wyszedł na nieszczerego, a dodatkowo można wyciągnąć wnioski, że mało przykładał się do tego, co dla fanów było naprawdę ważne. Dla mnie ta cała sytuacja wcale nie sprawiła, że fenomenalną ścieżkę dźwiękową Spray będę lubił mniej. Szkoda tylko, że tak świetny kompozytor nie potrafi przyjąć krytyki i jest gotów wrzucić innych pod ostrzał, by tylko samemu się osłonić. Z drugiej strony widać jak szybko, wszyscy bez wyjątku, byliśmy gotowi znowu wieszać psy na Bethesdzie i id Software, zamiast zaczekać, aż wszyscy zainteresowani przedstawią swoje wersje. Choć to i tak wina wydawcy, bo gdyby bardziej dbali o reputację, fani tak szybko nie zajęliby strony. Myślę, że gdyby to był CD Projekt, to w ruch zamiast widły poszłyby posty z pytaniami o wyjaśnienia. Chociaż Redzi mieli już epizod z monetyzacją, którą fani pomylili z mikrotransakcjami i od razu znalazło się kilku takich, którzy z miejsca anulowali swoje preordery. No cóż, żyjemy w czasach emocjonalnej niestabilności, która jakimś dziwnym trafem ukazywana jest jako zaleta. W branży jest jeszcze wielu świetnych kompozytorów, więc jeśli tylko id Software znajdzie kogoś oryginalnego, a nie osobę, która będzie próbowała naśladować Micka, Doom na tej całej sytuacji nie straci. Ale o tym przekonamy się najwcześniej przy kolejnym DLC-ku. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Śpiewająco żegnam się ja, ShifterPlay. Standardowo, jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę z kciukiem w górę, albo w dół, jeśli ta pierwsza nie działa. Z kolei, jeśli chcesz być na bieżąco z ogryzkami, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Gdy nastał kwiecień, Stratton przywrócił się... Co więcej, bliżej deadline'u Mick twardo trzymał się, że kontrakt wymaga od niego tylko 12 utworów,